Maj generalnie nie jest najlepszym miesiącem do inwestycji. Statystycznie tak sezonowo wykazywany jest wtedy często pogorszenie koniunktury giełdowej, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, czyli w zasadzie należy ostrożnie dość przypatrywać się rynkom i w razie czego dość mocno redukować aktywa kapitałowe, a kierować się bardziej w stronę takich aktywów o niższym ryzyku rynkowym, jak chociażby obligacje, ewentualnie rozwiązania funduszowe nakierowane na fundusze pieniężne bądź obligacyjne. Sytuacja wokół getbacków generalnie stworzyła taką dość słabszą atmosferę wokół spółek windykacyjnych. Dostrzegałbym tutaj pewne ryzyka na rynku obligacji korporacyjnych, gdzie po tak mocnej wpadce, krótko mówiąc, oczekiwane premie za ryzyko będą rosnąć, co generalnie dla spółek będzie oznaczać wyższe koszty finansowania. W maju generalnie informacji makroekonomicznych jako takich nie ma, natomiast w tej chwili już trwa sezon publikacji wyników kwartalnych za pierwszy kwartał wyników finansowych. No tutaj jesteśmy trochę, obawiamy się o wyniki mniejszych średnich spółek, dlatego że są to głównie spółki produkcyjne, spółki z sektora budowlanego. One są niestety narażone na podwyższone koszty pracy, na podwyższone koszty surowców. W związku z czym obawiamy się, że te wyniki mogą być trochę gorsze, bądź mogą być już uwidaczniane chociażby zaciśniające się marże, a zatem wyceny giełdowe tych spółek również mogą się obniżać.